Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na bardzo szybki komiksowy unboxing na moim kanale. Przyszła do mnie paczuszka, motyle książkowe, co prawda, jeżeli tutaj przeczytamy, ale jest to paczka zlecona zupełnie inaczej. Przyszła do mnie komiksowa nowość, którą chciałem poznać. Będę miał w końcu taką możliwość, bo naprawdę zapowiada się bardzo ciekawie. Dlatego ja ją sobie otworzę, zaprezentuję Wam, co też tam jest. A w międzyczasie oczywiście Was zachęcam do tego, abyście skorzystali z linków w opisie tego materiału. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać ze mną współpracę, jeżeli działacie w komiksach. Wiem, że mówię to w każdym materiale, ale nie każdy musi oglądać wszystkie, więc któryś, jeżeli się uda, zawsze wyłapie i będzie wtedy fajnie. A my wyciągamy bestię. Czy ta bestia jest straszna? Nie wiem, ale na pewno jest pokaźnych rozmiarów. Powiększony, taki troszeczkę inaczej format niż mogłoby się wydawać. Ładnie wydana. Jest trochę czytania, jak widzimy. Okładka jest bardzo fajna, powiem szczerze. Oczywiście Timoff odpowiada za ten komiks. Frank Paisidrow. Zidrow, tak dobrze powiedziałem, mam nadzieję, odpowiada za tą pozycję. Wydaje mi się, że to chyba będzie debiut na naszym rynku, no ale się przekonamy. I 110 zł cena okładkowa, kurczę, naprawdę. Jest dobrze, jeżeli spojrzeć na to z tej strony. Otwórzmy też troszeczkę, zajrzyjmy, jak to wygląda w środku. Ja powiem Wam, że mroczny klimat już tam na wstępie i to, co tutaj dalej się dzieje, naprawdę mi bardzo odpowiada i już chyba mogę powiedzieć szczerze, że ten komiks naprawdę będzie dla mnie czymś fajnym. Tylko właśnie jak będzie z tą bestią? Tego nie wiem. Na pewno się Wy dowiecie już niedługo, bo będę chciał nagrać materiał i Wam zaprezentować. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za obejrzenie właśnie tego unboxingu. Bestia już na mnie czeka. Oczywiście skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, będzie mi bardzo wtedy miło. No i nie zapominajcie o tym, aby zasubskrybować kanał oraz zaznaczyć dzwonek. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami oraz będziecie informowani o tym, że coś opublikowałem. Tymczasem ja z Wami się żegnam, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!